Ruszamy w dalszą drogę. Podążamy szlakiem jednego z najstarszych zawodów – kowalstwa. I tak trafiamy do wyjątkowego miejsca na mapie Polski, które w sposób szczególny kultywuje pamięć o mistrzach kucia żelaza. Odwiedzamy kuźnię we Wojciechowie, która powstała w 1920 roku, dokładnie 100 lat temu. Rodzinną kowalską pasję kontynuuje tu Roman Czerniec. Dawniej zakres działalności wiejskiego kowala był bardzo szeroki. Poza wyrobami z żelaza zajmował się on podkuwaniem koni, a także lecznictwem. Na przykład przy pomocy kowalskich kleszczy usuwał bolące zęby. Wiosną naprawiał pługi i brony, przed żniwami wykuwał kosy i sierpy, a przed wykopkami motyki. Dziś przed kowalami stoją zupełnie inne wyzwania. Mają też swoją szczególną specjalizację – artystyczną. Skąd u Pana kowalska pasja? No, kowalska pasja to się zaczęła tutaj właśnie od historii tej kuźni. Bo kuźnia, w której tutaj jesteśmy, w Wojciechowie, istnieje w tym miejscu 100 lat. Tutaj pracował dawniej dziadek przez całe życie, Michał Ostrowski. Później ojciec, Józef Czerniec, który był zięciem dziadka, a nie synem. Dziadek nie miał syna, a miał 3 córki. Jedną z córek wydał za kowala z innej miejscowości. Także pracował tutaj ojciec całe życie i ja jako wnuczek dziadka w wieku 16 lat podkułem pierwszego konia i te konie w tej kuźni kułem 35 lat. Jaka jest historia pasji dziadka? Też wcześniej zaczął? Dziadek nauczył się kowalstwa w Rosji, w Kronstadcie. Był 5 lat w wojsku, w carskiej armii i tam nauczył się podkuwania koni. I tą szkołę, tą wiedzę, tą naukę, którą tam zdobył, przywiózł tutaj właśnie z Kronstadtu do Wojciechowa i tu założył kuźnię tak jakby w centrum Wojciechowa, oczywiście małą, drewnianą. I jako wnuczek kontynuuje Pan pasję dziadka? Tak, na pewno tak. W 78 roku z tej drewnianej kuźni rozbudowałem tą kuźnię namurowaną raz, ale po kilku latach stało się to jeszcze, ta kuźnia stała się za mała. Dobudowałem 2 skrzydła tej kuźni, gdzie zrobiłem takie muzeum. Muzeum wyrobów kowalskich, które pochodzą z tej kuźni. I ta kuźnia stała się taką atrakcją turystyczną dla Wojciechowa, dla Lubelszczyzny. I tu właśnie do mojej kuźni przyjeżdżają przeróżni turyści z kraju, z zagranicy. Gościłem tutaj ambasadorów z 50 krajów świata, jak również lekcje edukacyjne prowadzę dla dzieci szkolnych, gdzie godzinę czasu dzieci po prostu mogą popatrzeć się na moje ręce, na moją pracę, na te iskry, jak się robi podkowę, jak się robi różne wyroby artystyczne. I taka możliwość tutaj właśnie w tej mojej kuźni jest, gdzie turyści mogą zobaczyć na żywo pracę kowala. I jak reagują na Pana pracę? No bardzo dobrze mnie się wydaje, bo często panie opiekunki mi mówią, że proszę pana, dzieci nie interesuje nic. Muzeum, to co jest sztywne, wisi na ścianie, to dzieci to nie interesuje. A tutaj, jeżeli iskry lecą, ogień się pali, widzą ruchy rąk człowieka, to się dzieciom bardzo podoba. Bo kowalstwo to jest taki trochę odchodzący w zapomnienie zawód, prawda? Kiedyś był. Teraz już troszkę nie jest. Powraca. Tak. Jak ja byłem kawalerem i byłem takim brudnym kowalem tutaj w tej kuźni, kując konie, to wtedy inni ci kowale, nawet starsi, którzy pracowali w kuźniach, odchodzili do państwowych zakładów, na stróża, na portiera. Tam była taka lżejsza praca po prostu. I to była taka pustka, przez wiele lat była pustka w nauce do zawodu kowala. Ale tutaj jeszcze dodam, że w tej kuźni raz w roku odbywają się takie ogólnopolskie warsztaty kowalskie, jak również ogólnopolski zjazd kowali się odbywa w lipcu, gdzie z całej Polski i z innych krajów świata przyjeżdżają uczniowie i kowale i przez 2 tygodnie kują tutaj w kuźni, wokół mojej kuźni tutaj i to jest takie niesamowite spotkanie kowalskie. Zachwycać może nie tylko kunszt mistrza kowalstwa, ale także rzeczy, które można u niego obejrzeć. Można powiedzieć, że każde z nich to małe dzieła sztuki z duszą. Kuźnia także skrywa wiele opowieści o historii kowalstwa, pracujących tu ludzi i mieszkańcach wsi. A jakie cechy musi mieć kowal?
No tu chciałbym właśnie zaznaczyć, że często ludzie mylą sobie, że kowal to musi być wysoki, tęgi, żeby miał tą siłę. Nie do końca jest to prawdą, bo mój dziadek właśnie był niskim człowiekiem, szczupłym, a przewracał konie na ziemię, które nie dawały się podkuć, no nie? Także tu chodzi o ten spryt. Spryt kowala, umiejętności, sposób podejścia do tego konia, trzeba go pogłaskać, poklepać, porozmawiać z nim tak jakby, przemówić do niego i wtedy ten koń będzie spokojny. Także trzeba mieć różne chwyty, żeby móc wykonywać ten zawód kowala, a nie do końca siłę. Ale teraz sam zawód kowala też się przekształcił i idzie bardziej w kierunku kowalstwa artystycznego. No na pewno tak, tak jak mówię, że w tej kuźni były podkuwane konie, były robione gracki, motyki, siekiery, pługi. To, co służyło wsi i rolnictwu. I to w tej kuźni trwało około 70 lat. I to się wszystko skończyło. Nie ma chłopa, nie ma konia, pusto w kuźni, bo rolnictwo się zmieniło. I przestawiłem się z kowalstwa zwykłego na kowalstwo artystyczne, które obecnie tu się robi. A robi się bardzo wiele przeróżnych rzeczy. I bramy proste, i pałacowe, i klatki schodowe, balustrady ozdobne, wewnętrzne, zewnętrzne, meble, stoły, krzesła, karnisze, no przeróżne cuda. Bo teraz ludzie doceniają to, co niepowtarzalne, prawda? Tak, na pewno tak. No jest być może taki podział tych ludzi, że część ludzi kupuje w marketach bardzo tanie rzeczy, a bardzo słabe. A druga część klientów to jest taka, że idzie do kowala i jak sobie zamówi krzesło czy fotel kuty, to ten fotel będzie na 100 lat. I część ludzi właśnie wybiera kowala. A ja jeszcze zapytam, co to jest tutaj obok pieca? Co to za urządzenie, taka dmuchawa? To jest jeszcze po dziadku miech kowalski, bo w latach 20. 30. nie było prądu elektrycznego w kuźni. Kowal nie mógł sobie pyknąć szpyczkiem, żeby ten wiatr dmuchał. I taki miech służył do nadmuchu paleniska. Cały dzień trzeba było tak tym kijem ruszać, żeby napędzić wiatr do tego paleniska. To działa tak jak akordeon. Wydobywa z siebie wiatr. I dziadek przez wiele lat to palenisko napędzał takim miechem. Dziadek, jak byłem mały, dziadek mi opowiadał, że 12 takich drążków dębowych mu się wytarło w tym miejscu od ręki. Nie ręka człowieka, tylko drążki dębowe co kilka lat musiał wymieniać, bo się wycierały. A teraz naciska się guzik palcem, wiatr dmucha od spodu i miech jest niepotrzebny. Ale jest to na pewno ciekawy taki instrument u kowala. Mówi się, że trzeba kuć żelazo, póki gorące, tak jest. Więc czekamy, aż Pan nam coś teraz pokaże. Rozwój kowalstwa na terenie Polski nie był jednolity. Warunki historyczne i gospodarcze spowodowały, że proces rozpowszechniania się i dalszego rozwoju wyrobów żelaznych na wsi kształtował się rozmaicie. W województwie lubelskim kowalska pasja, jak widać, przetrwała i ma się dobrze. Właśnie dzięki takim mistrzom. Roman Czerniec profesję kowalską zna od podszewki i chętnie dzieli się jej tajnikami z innymi, między innymi podczas warsztatów rzemiosła dla dzieci i dorosłych. Postanowił również sprawdzić, czy Marysia nadawałaby się na kowala. Uff, test zaliczony, choć najważniejsze, że nikt podczas kowalskich ćwiczeń nie ucierpiał. Po pracy nie zabrakło także czasu na chwilę przyjemności. W końcu po ciężkiej pracy odpoczynek się należy.